Nie raz z naszych ust pada stwierdzenie, że samorządowcy rządzą naszymi pieniędzmi, a dokładniej naszymi podatkami. Ile pieniędzy spłaconych przez nas podatków wpływa do samorządowych kas? Jakie podatki w całości zgarnia samorząd, a z których dostaje tylko część? Wiedzę o tym uzyskaliśmy u źródła, w Urzędzie Skarbowym, który podatki zbiera i dzieli. Do samorządu wpływają w całości takie podatki jak podatek od czynności cywilnoprawnych. To jest podatek płacony od na przykład nabycia na rynku wtórnym, nie wiem, samochodu albo na przykład nieruchomości. Również podatek od spadków i darowizny jest w całości dochodem samorządu gminy. Również podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej. To dopiero początek. Do miejskich i gminnych kas, ale też do budżetów powiatowych i wojewódzkich wpływają pieniądze pochodzące z podatku dochodowego. Tutaj fiskus nie jest taki szczodry i skrupulatnie dzieli to, co wpłaca każdy obywatel osiągający opodatkowane dochody. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 39,34% wpływu z tego podatku dochodowego. Gmina ma również udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od firm, które mają siedzibę na terenie danej gminy, i tutaj ten udział jest troszeczkę mniejszy i wynosi 6,71%. Chętnych, a zarazem uprawnionych do tego, by czerpać z naszych podatków, jest jednak więcej. Wszak prócz samorządów miejskich i gminnych są jeszcze powiatowe i wojewódzkie. Samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki, to tutaj te udziały w podatkach dochodowych są inne, i w przypadku właśnie powiatów tutaj ten udział wynosi, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, 10,25%. Natomiast jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, to tutaj mamy udział 1,4%. Natomiast jeśli chodzi o ten samorząd wojewódzki, to tutaj udział wynosi odpowiednio, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, 1,6%, i jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, to wynosi 14,75%. Na wartość należnego podatku dochodowego ma wpływ wiele czynników, takich jak wielkość dochodu, próg podatkowy czy koszty uzyskania przychodu. Ale dla samorządu drugim niezwykle ważnym czynnikiem jest to, gdzie mieszkamy. To z tego wynikają apele samorządowców o wskazywanie w swoich zeznaniach miejsca zamieszkania podatnika na terenie danego miasta czy gminy, bo nasze pieniądze trafiają tam, gdzie mieszkamy. Przyzwoita koniunktura gospodarcza sprawia, że wpływy z podatków rosną, a samorządy dbające o to, by ich mieszkańcy mieli pracę, zacierają ręce. Wystarczy zwrócić uwagę na przykład na rynek pracy. Tutaj stopa bezrobocia jest dosyć niska. Co roku też jest waloryzowana kwota minimalnego wynagrodzenia. Także na pewno to generuje wyższe wpływy, na przykład z podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemałe znaczenie ma tak zwane uszczelnianie systemu podatkowego, a efekt, dla przykładu, oczywiście Suwałki. W 2016 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 61 milionów, gdy rok później, w 2017 roku, już 66 milionów, w 2018 roku już 75 milionów złotych mamy wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych do naszego właśnie samorządu tutaj lokalnego, do urzędu, do miasta Suwałki. Natomiast jeśli chodzi o inne podatki, na przykład podatek dochodowy od osób prawnych, to nie są tutaj jakieś strasznie wysokie kwoty. Tutaj mniej więcej poziom jest stały w ostatnich 3 latach w granicach około 300 tysięcy złotych. Także nie jest to jakaś duża część budżetu miasta. Natomiast jeśli chodzi o te pozostałe podatki, o których na początku wspomniałem, czyli ten podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, kartę podatkową, to tutaj też te wpływy są mniej więcej na stałym poziomie, około 4 milionów złotych
rocznie. I o ile Urząd Skarbowy wiele wie o naszych dochodach, o kosztach ich uzyskania i naszych ulgach, to... Trudno mi powiedzieć, jeśli chodzi o wpływy na wysokość tych podatków, które właśnie tutaj wpływają do Urzędu Miasta, w jaki sposób tutaj wpłynęła Suwalska Karta Mieszkańca na to, bo faktycznie na pewno więcej podatników deklaruje miejsce zamieszkania na terenie Suwałk. Sporo podatników zgłasza się do nas właśnie z prośbą o wydanie kserokopii, na przykład zeznania podatkowego właśnie do Suwalskiej Karty Mieszkańca. Także też to mogło mieć jakiś wpływ właśnie na wysokość tych dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego właśnie naszego miasta.